Stacja TVN zdecydowała po ponad 10 latach od emisji ostatniego odcinka wznowić serial Detektywi. Czy to był aby na pewno dobry pomysł? W tym odcinku podyskutuję na ten temat. Gdy dowiedziałem się, że serial wraca po tak długiej przerwie, to nawet się ucieszyłem, gdyż wychowałem się na tym serialu, jak i na W11. Sądziłem, iż zobaczymy kilka znajomych twarzy ze starej ekipy, typu Marzena Fligel czy Maciej Frydek. Niestety tak się nie stało. Możemy się domyślić dlaczego i dlaczego niektórzy bohaterowie ze starej ekipy są teraz personą non grata. Przechodząc do meritum, oglądałem poprzedni sezon, jak i nazwijmy na potrzeby tego filmu, Detektywy 1, no i jestem rozczarowany tym sezonem, zresztą obsadą tak samo. Ten już legendarny serial z 2005 roku był w topce, co zresztą można zobaczyć po ocenach na Filmwebie. Postaci tam były mega wyraziste, nawet taka sekretarka Ala była mega wyrazista od tego całego nowego teamu. Teraz mamy takiego nieudanego komisarza Alexa, co najśmieszniejsze, ten piesek w ogóle nic tam nie robi takiego, a ma więcej charyzmy od nich wszystkich. Wątki w Detektywach 1 były bardzo ciekawe jak na tamte czasy, a teraz mamy takie no średnie. Łatwo się w tym wszystkim połapać, przynajmniej mi, gdyż lubię oglądać seriale kryminalne. Moim zdaniem, w czasach Netflixa i innych serwisów VOD, musisz zrobić coś naprawdę fajnego, żeby przekonać widza do obejrzenia twojego serialu, a nie innego. Niestety z tego legendarnego już serialu pozostała tylko sama nazwa. Co do ocen na Filmwebie, no nowi detektywi mają dość wysoką ocenę, ale też mało osób ich oceniło. W moim prywatnym rankingu seriali kryminalnych są przed uroczyskim z beznadziejnym Królikowskim, a ten serial jest na przedostatnim miejscu. Nie zmienia to faktu, że obejrzę se tam kilka odcinków z tego nowego sezonu, ale to już nie jest to samo co kiedyś. Można rzec, kurwa, kiedyś to było. Ale trzeba przyznać, potencjał jest ogromny, tylko ciekawe, czy produkcja go wykorzysta. Daj koniecznie znać w komentarzu, która odsłona detektywów była lepsza, ta z 2005 roku, czy ta obecna.